Dzień dobry. Karolina Wigura, dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Zapnij pas, bardzo cię proszę. Zanim zaczniemy rozmawiać, chciałem Państwu pokazać taką zajawkę króciutką tego, co się dzisiaj wydarzy. Popatrzmy. Kim jesteśmy dla Unii Europejskiej? Niektórzy mówią, że łobuzem, który stracił swoją pozycję. Ale też inni, jak na przykład polski rząd, mówią, że nareszcie jesteśmy suwerennym partnerem. A może nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak, jak głośno byśmy nie mówili, nikt nie będzie nas słuchać. Zapraszam na konferencję kultury liberalnej Bunt Ludu o nowych podstawach Unii Europejskiej. Czwartek, 19 września, od godziny 16, w Teatrze Polskim w Warszawie. Szczegóły na www.kulturaliberalna.pl. Karolina Wigura. No i rzeczywiście ta konferencja dzisiaj wieczorem, czego się po niej spodziewasz, proszę? Po co nam ona i po co w ogóle nam taka rozmowa? Ja ci powiem, wiesz, mnie się wydaje, że to jest w tej chwili obowiązkowe miejsce, w które należy pójść przed wyborami. Dlatego, że jest to pytanie, po pierwsze, gdzie jest dzisiaj Polska w Unii Europejskiej? To jest jeden z najważniejszych tematów, jedno z najważniejszych pytań, na które sobie w ogóle musimy odpowiedzieć. Tak? Znaczy, to jest po pierwsze. Po drugie, to jest pytanie, gdzie się właściwie w tej chwili znajdujemy? 4 lata po wygranej Prawa i Sprawiedliwości. Ten bunt ludu, o którym my opowiadamy w tym tytule konferencji, to jest tylko jeden z buntów, które dzisiaj mają miejsce. Bo z jednej strony mamy w Polsce, i nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech, także w Stanach Zjednoczonych, bunt ludzi przeciwko politykom, które są im proponowane. Jest bunt ludzi przeciwko temu, żeby być otwartym. Jest bunt ludzi przeciwko temu, żeby być tolerancyjnym. I jest bunt przeciwko niezależnym instytucjom. Mówi się o demokratyzacji. I to właśnie przejmują populiści. To oni właśnie mówią, a my jesteśmy właśnie w imieniu tego ludu. To my właśnie wypowiadamy się w imieniu tego ludu. Z drugiej strony mamy bunt elit, które ten lud chcą odsunąć, powiedzieć mu nie, wy jesteście nietolerancyjni, wy nie chcecie tak naprawdę demokracji. Byłych elit, że się tak wyrażę. Dokładnie. Dokładnie. Ci ludzie, którzy rządzą teraz, te formacje, które rządzą czy w Stanach Zjednoczonych pod postacią Donalda Trumpa, czy w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, to są, rozumiem, te właśnie te części elit, które powiedziały nie, to my idziemy z ludem i to, co lud mówi, jest dobre. Dokładnie, więc mamy też nową elitę, tę elitę populistów, która cały czas przekonuje, nie, my nie jesteśmy żadną elitą, my tak naprawdę mówimy w imieniu ludu. I to, co jest strasznie ważne, to, że jednocześnie populiści mówią i naprawdę nie mówią tego tylko w Polsce, to jest zastanawiające podobne. Oni mówią tak, wybierzcie nas, a polityka okaże się prosta, my wszystko naprawimy. Tak? Nie ma już tego tak zwanego imposybilizmu. Wszystko można. A ktoś mówi, jeżeli ktoś mówi inaczej, jeżeli ktoś mówi, że na przykład reforma służby zdrowia albo reforma szkolnictwa to jest coś trudnego, to widocznie kłamie. Albo ma jakieś ukryte interesy. Czy to jest tak, że po raz... Bo ja też słyszę ekspertów i polityków, którzy mówią, że świat jest bardzo skomplikowany i te decyzje, które dzisiaj podejmujemy, są bardzo trudne. No właśnie tak jak mówisz, służby zdrowia nie da się w prosty sposób naprawić kryzysu klimatycznego, nie da się w prosty sposób kryzysowi zapobiec. Ale ja mam wrażenie, że ten świat był zawsze skomplikowany. On zawsze był skomplikowany na poziomie, na którym był wtedy. I w XV wieku świat nie był mniej skomplikowany. Był równie skomplikowany jak dzisiaj. I tylko po prostu inne decyzje trzeba było podejmować. I że to jest, że ludzie w tym świecie powiedzieli, że ktoś z tych elit politycznych powiedział tym ludziom, oszukał ich i powiedział, nie, świat nie jest skomplikowany. Po raz pierwszy ktoś wyszedł i powiedział, to jest wszystko banalnie proste. Troszkę mam wrażenie, że rewolucjoniści tak robią. Rewolucja, nie wiem, bolszewicka czy rewolucja francuska była takimi zjawiskami, w których liderzy powiedzieli, to jest wszystko bardzo proste. My wam ustawimy świat w prosty, nieskomplikowany sposób. Tak, masz absolutną rację. Coś jest wspólnego w myśleniu dzisiejszych populistów i dawniejszych rewolucjonistów, chociaż to też nie jest to samo. To znaczy, myślę, że jak będziemy myśleli, że populiści to samo, co faszyści albo komuniści, to się zapędzimy w kozi ruch. Po pierwsze, ludzie tego nie chcą w ogóle słuchać. Po drugie, dlatego, że nie uchwycimy tej różnicy. Ale mnie się wydaje, że też najważniejsze jest zastanowić się, dobra, to co my możemy z tym zrobić? Bo skoro wiemy po 4 latach w Polsce, że populiści najpierw przychodzą do władzy i mówią, my wypowiadamy się w waszym imieniu, w imieniu ludzi, a potem
pomimo tego, że diagnozy mają często dobre, trafne, to kończy się to jednak bardzo poważnymi skutkami negatywnymi dla rządów prawa i dla demokracji w ogóle. To czy my w ogóle możemy zrobić coś takiego, żeby wygrali i obywatele, i demokracja? Albo w tym przypadku i obywatele, i Europa? Także, no, chciałam Państwu pokazać książkę. To jest książka naszego dzisiejszego głównego spikera, Jaszy Munka. Jasza Munk to jest nazwisko, które może brzmi nieco egzotycznie, nieco obco, ale jak Państwo usłyszą nazwisko Munk, to czy nie kojarzy się to Państwu z słynnym polskim reżyserem Andrzejem Munkiem? To jest jego bardzo... wnuk. A to ja nie wiedziałem, tak? To jest wnuk Munk. O matko. Dokładnie, więc bo jest ma inaczej nazwisko, troszkę zapisał jest sobie. Jest zapisane inaczej po to, żeby czytało się na zachodzie, tak jak u nas, ale to jest dokładnie to samo nazwisko. I Jasza Munk napisał wspaniałą książkę Lud kontra demokracja, w której próbuje opisać to, co się stało po zwycięstwie Trumpa w Stanach Zjednoczonych, po zwycięstwie Orbana na Węgrzech. Pisze też dużo o Polsce. I on mówi, że są właściwie trzy rzeczy, które musielibyśmy zrobić, żeby wygrać demokrację na nowo. Pierwsza to jest kwestia nierówności. To znaczy, że my właściwie musimy wymyśleć to, jaka jest polityka gospodarcza od samego początku. Włączając to na przykład europejską strefę euro, która jest taką strefą, w której on mówi, że to jest radykalnie niedemokratyczne miejsce. Tak? Ludziom się mówi, jak oni się mają zachowywać, ale oni nigdy nie mają głosu a propos tego, jaka ta strefa euro ma być i jaka polityka w strefie euro ma być. Więc musimy wymyślić na nowo. Czyli on uważa, że Unia Europejska jest niedemokratyczna, czyli to wszystko, co populiści w Europie mówią, na przykład Brytyjczycy, dlaczego wychodzą z Unii Europejskiej? Bo wychodzą, bo Unia jest niedemokratyczna. Właśnie to jest najciekawsze w Munku, że on zamiast się upierać, populiści nigdy nie mają racji, nigdy nie mają racji, to mówi, nie, 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 spójrzmy uczciwie na to, jaką rzeczywistość zbudowaliśmy i teraz spróbujmy ją naprawić. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to populiści zawsze z nami wygrają, oni będą zawsze lepsi. Oni będą zawsze do przodu, dlatego że oni mówią o prawdziwych frustracjach ludzi. Tak? Jeżeli będziemy mówić ludziom, nie, nie jesteście wcale sfrustrowani, nie macie żadnych powodów do tego, no to przecież oni nas i tak nie posłuchają. Czekaj, ale to ja ci postawię tezę i powiedz mi, że nie jest prawdziwa. Populiści zawsze wygrają, ponieważ zawsze jest łatwiej powiedzieć, no nie, ja wiem jak służbę zdrowia, no to jest bardzo proste wszystko, ja to w 5 minut naprawię służbę zdrowia. Ktoś to tak mówi i ludzie mu wierzą w to, zawsze wygra. Nie, nie. Jest po pierwsze, ja jednak sądzę, że po owocach ich poznacie. To znaczy, że można to przez pewien czas mówić, ale jeżeli się nie dostarcza produktu, tak? Znaczy nie dostarcza się efektów w postaci naprawionej służby zdrowia albo sprawnie działającego systemu edukacji, no to bardzo przepraszam, tak? To znaczy obywatele po prostu w którymś momencie się zorientują. Natomiast wcale nie chodzi o to, żeby to zostawić samemu sobie i żeby to tak po prostu się działo, tak? To są te rzeczy, które Jasza Munk pisze, żeby koniecznie poprawić. No to jest jeszcze druga kwestia i to jest oczywiście kwestia przynależności do społeczeństwa. Jedną z największych dyskusji, jakie mieliśmy w ostatnich latach, to jest dyskusja na temat wpuszczania nowych obywateli, tak? Uchodźców, imigrantów ekonomicznych. Co z nimi robimy? Więc on mówi, to jest absolutnie dyskusja do przeprowadzenia. Potrzebujemy być może nowych zasad, chociaż dla niego nie ulega wątpliwości, że nie ma w ogóle... No nie ma możliwości, żeby negocjować obietnicy takiej wielokulturowej, inkluzywnej demokracji. Nie? W ogóle to jest według niego niemożliwe. Czyli po prostu... multikulti nie. Nie, nie, nie. Dokładnie odwrotnie. Tak? Znaczy on mówi, trzeba zostać przy modelu społeczeństwa, który wpuszcza ludzi. Ale trzeba się zastanowić jak. Jak ich integrować. Nie? No i trzecia rzecz oczywiście to jest kwestia tych narzędzi, którymi dysponujemy. To znaczy internetu i mediów społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy nimi zachłysnięci. To znaczy, że dajemy się wodzić za nos emocjom generowanym przez Facebooka, przez inne media społecznościowe. I teraz to wymaga nie wyłączenia tych wszystkich mediów, no przecież to jest nierealne, ale to wymaga świadomości i edukacji na temat tego, czym te media są, jak ich używać. Także takie trzy rzeczy. Czyli wracamy do tego, to jest moje bardzo głębokie przekonanie, że podstawy naszych problemów leży zła edukacja. Nie edukujemy się sami, nie edukujemy innych,
w rozmaitych ważnych sprawach, a bez tej wiedzy no potem się dzieją takie rzeczy. Na przykład chociażby cała dyskusja o fake newsach, w której, jak ja mówię, bardzo często biorę udział w debatach na ten temat i zawsze mówię, że walka z fake newsami leży po stronie czytelników. Czytelników, którzy muszą się edukować. Nie ma, możemy sobie myśleć, że to jest obowiązek mediów, ale faktycznie jest to obowiązek czytelników. I ludzie są oburzeni. Oni nie chcą się edukować. Oni chcą, żeby one, czy kultura liberalna, zrobiły coś, żeby fake newsów nie było. Tak, no to oczywiście, ale wiesz, mówiliście dzisiaj o Estonii. Ja się strasznie ucieszyłam, że mówicie o Estonii, bo jak rozmawiam z Estończykami, pytałam ich, słuchajcie, jaka jest przyczyna waszego sukcesu? To oni mi powiedzieli, posłuchaj, my w latach 90. zaczęliśmy od zreformowania systemu oświaty. Tak. Bo pierwsze, co my zrobiliśmy. I teraz, no i proszę bardzo, i teraz mają tego efekt. Ale oni też powiedzieli, że to jest priorytet polityki, ale nie tylko powiedzieli, ale zrobili to. Znaczy, to naprawdę edukacja w Estonii jest priorytetem dla każdego rządu, czy to jest lewicowy rząd, czy prawicowy. Edukacja zawsze jest kluczowa. Tak, absolutnie, no bo od tego się wszystko zaczyna, tak? Ja muszę przyznać, że dzisiaj, kiedy patrzę na to, jakie są dzisiaj efekty reformy szkolnictwa w Polsce, no po prostu jest to dla mnie zatrważające, dlatego że efekty tego przyjdą za 20-25 lat i to będą naprawdę fatalne efekty. No, dzisiaj mamy efekt złej edukacji jest taki, że na przykład większość ludzi nie zna podstaw ekonomii. W związku z tym w sondażu się okazuje, że większość Polaków uważa, że istnieje coś takiego jak pieniądze państwa i pieniądze państwowe, które rząd ma i nimi dysponuje. No to wynika z tego, że nie ma ekonomii w szkołach na żadnym poziomie. Trzeba pójść na studia ekonomiczne, żeby się czegoś dowiedzieć o ekonomii. Tak, dokładnie. Także ja mam wrażenie, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się porozmawiać o Polsce w Europie, tak? Znaczy bardzo silny nacisk na tę Polskę w Europie. No i myślę, że będą się działy fantastyczne rzeczy, tak? No, znaczy wszystkich Państwa zapraszam na godzinę 16. O 16 Jasza Munk będzie podpisywał tę książkę, więc można kupić książkę i od razu dostać jego autograf. Muszę z Tobą załatwić coś, bo ja o 16 będę w pracy jeszcze. No właśnie, ale bo ja bym bardzo chciał autograf. To ja oczywiście to załatwię, natomiast ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że Bartosza Węgierczyka też możecie dzisiaj zobaczyć na tej konferencji. Teraz te później miliony nieprzekonane właśnie się teraz przekonały, że koniecznie pójść na teraz wszyscy przyjdą, bo to będzie tak, że o godzinie 16:20 otworzy nam zresztą specjalnym przemówieniem tę konferencję Rafał Trzaskowski. Jego też bardzo interesuje ten temat, no bo on przecież będzie mówił na temat miejsca Polski w Europie? Tak, będzie mówił na temat miejsca Polski w Europie. Potem będzie wykład właśnie Jaszy Munka, no i potem są dwa panele. O 19:20 jest panel, w którym wystąpi tutaj właśnie kierujący samochodem Bartosz. O 19:20 dopiero. Dokładnie. Ja się dowiaduję rzeczy, bo... Ale mam nadzieję, że dołączysz do nas wcześniej. Spróbuję, ale pracy jest dużo. Tak, rozumiem. Powiedz mi dobrze jeszcze, czy jak wziąć udział w tej konferencji, co mam zrobić, jeżeli właśnie się o niej teraz dowiedziałem z naszej rozmowy? Dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba wejść na stronę www.kulturaliberalna.pl/konferencja. Proszę sobie nie komplikować, proszę wejść na stronę Kultury Liberalnej, na pewno tam gdzieś na stronie głównej się znajdzie link. Wszędzie jest taki bardzo piękny, graficzny symbol zaprojektowany przez Piotra Kierzuna, gwiazdki unijnej, która się zbuntowała i pożera wszystkie inne. I tam trzeba kliknąć na tę gwiazdkę właśnie i zarejestrować się na konferencję. To jest pierwsza rzecz. I druga, namawiam Państwa bardzo, żeby Państwo przyszli jak najwcześniej, ponieważ ta konferencja co roku sprowadza prawdziwe tłumy warszawiaków. Jest to prawdopodobnie jedyna w Polsce, a być może jedyna na kontynencie konferencja, która nie jest kierowana do ludzi, którzy zawodowo zajmują się Unią Europejską. Oczywiście przychodzą i tacy. Natomiast jest ona kierowana po prostu dla Was, dla nas wszystkich. Dla takich ludzi, którzy po prostu chcieliby się dowiedzieć, co nas czeka dalej. Czy jeśli ktoś na przykład uważa, ma jakieś mocne opinie w sprawie Unii Europejskiej, na przykład właśnie takie, że jest niedemokratyczna i że na przykład Polska powinna z niej wyjść. Czy też może się pojawić na konferencji tym bardziej i podyskutować? Tym bardziej. No, liberalizm w nazwie naszej organizacji, czyli Kultury Liberalnej, oznacza pluralizm. To znaczy, że jeżeli ktokolwiek będzie miał inne zdanie niż my, to tak naprawdę jeszcze bardziej się z tego cieszymy. Moim zdaniem nie ma nic bardziej sprawiającego, że ludzie są samotni, niż to, że wszyscy ze sobą się zgadzają. Więc będzie też moment dla publiczności, kiedy będzie można dyskutować, zadawać pytania, powiedzieć na przykład, że ktoś życzy sobie polexitu, albo
rozwiązania Unii Europejskiej. Proszę bardzo, będziemy dyskutować. To ja w takim razie zapisuję się na książkę z autografem i obiecuję pojawić się trochę wcześniej na konferencji. Zapraszamy Państwa dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie do Teatru Polskiego w Warszawie od 16. Od 16. Będzie się działo bardzo dużo ciekawych rzeczy, a przede wszystkim będziemy się edukować i to jest chyba kluczowe w ogóle w tej historii. Dokładnie, zapraszam serdecznie. Dziękuję Ci, Karolino, bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję wielkie.